Obeliskowe radioodbiorniki kryształkowe starożytnej cywilizacji. Pravin Mohan na swoim kanale na YouTube pokazał, w jednym ze swoich filmów, ślady po 30-stopowym obelisku Lingamie, na szczycie piramidki gdzieś w Kambodży. Przekazał bardzo interesującą hipotezę, że być może ten Lingam był radiem kryształkowym. Radioodbiorniki kryształkowe były powszechne tuż przed II wojną światową. Ich nieodzowną częścią był kryształek Galeni. Zaostrzonym, posrebrzanym drucikiem, należącym do zestawu radioodbiorczego, tak manipulowało się po powierzchni kryształu, aby uzyskać jak najlepszy odbiór radiowy. A odbiór był poprzez słuchawki. W najprostszym wykonaniu taki radioodbiornik potrzebował jeszcze tylko długiej anteny i uziemienia. Nie potrzebował źródła prądu elektrycznego. Odbierał tylko jedną, najbliższą, najsilniejszą, stację radiową i był zasilany energią wysyłanej przez nią fali radiowej. Wtedy nie do końca rozumiano jeszcze zasady działania takiego dekodera z Galeni i drucika. A taki zestaw był protoplastą półprzewodnikowej, tak zwanej ostrzowej, diody, prostowniczej. Bo Galeni, siarczek ołowiu PBS, okazuje się być półprzewodnikiem. Jak German czy krzem. A z kolei dioda była podstawowym składnikiem radioodbiornika fal radiowych w systemie AM, czyli stosunkowo najłatwiejszej modulacji amplitudy. Dziś jest stosowany system modulacji częstotliwości FM. Jest lepszy. Jest odporny na zakłócenia amplitudy przesyłanej fali, które mogą mieć miejsce w wyniku pochłaniania, odbić i interferencji rozchodzącej się fali w atmosferze. W dodatku zapis ten, FM, jest zdecydowanie wierniejszym zapisem sygnału audio. Wymaga częstotliwości nośnej minimum 30 MHz. Przez pewien czas współistniały oba systemy. W systemie AM nadawała na przykład Warszawa pierwsza na falach długich i Warszawa druga na falach średnich, a w systemie FM, Warszawa 3. W modulacji AM sinusoidalna fala nośna o wybranej częstotliwości miała obwiednie o kształcie, czyli wartości, zależnym w każdej chwili od przenoszonej fonii. W antenie radioodbiornika i indukował się prąd elektryczny, też sinusoidalnie przemienny, z obwiednią. Dioda przekształcała ten prąd przemienny na jednokierunkowy. Membrana słuchawki nie była w stanie reagować na szybkie zmiany prądu nośnego, ale mogła reagować już na znacznie wolniejsze i mniejsze zmiany obwiedni. Dla przykładu fala akustyczna, obwiedniowa, ma częstotliwości do 20 kHz, teoretycznie, a fala nośna Warszawy 1 to częstotliwość 225 kHz, czyli ponad 10 razy więcej. Jest wiele różnych półprzewodników. Między innymi półprzewodnikiem jest też dwutlenek krzemu SiO2, krzemionka, kwarc. Kwarc charakteryzuje się, też, zjawiskiem piezoelektrycznym. Pod wpływem drgań o dużej częstotliwości, mniej więcej powyżej 30 kHz, a raczej kilka MHz, elektryzuje się. Można powiedzieć, wewnętrznie przestarcie, na odpowiedniej parze powierzchni pojawia się napięcie elektryczne. Bardzo dużo SiO2 jest na przykład w granicie. Można sobie wyobrazić obelisk granitowy będący w pierwszym rzędzie transformatorem piezoelektrycznym. Odbierałby on drgania fali nośnej z eteru, na przykład fali krótkiej o częstotliwości rzędu od 3 do 30 MHz. Fala taka miałaby długość 10 metrów, przy 30 MHz, i powyżej, do 100 metrów. Więc antena musiałaby mieć długość równą wielokrotności ćwiartki fali, na przykład 10 metrów, ale też 2,5 metra. Transformator taki podwyższałby bardzo małe napięcie elektryczne docierające z eteru. W obszarze podwyższonego napięcia takiego transformatora manipulowałoby się, wpierw, ostrzem drucianym w celu uzyskania dobrego odbioru. Zamiast słuchawek można wyobrazić sobie przeszkolonego telegrafistę, telegrafistkę, odbierającego informacje zakodowane jakimś alfabetem typu alfabetu Morsa. Taki odbiór informacji mógłby być od bogów, czyli pozaziemskiej cywilizacji stacjonującej na orbicie. Taka orbita nie byłaby geostacjonarna, raczej 36 tysięcy kilometrów, lecz bardziej zbliżona do kilkuset kilometrów, na której jest dziś Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Jeśli nie orbita geostacjonarna, to odbiorniki na Ziemi musiałyby być antenami dokulnymi, a nie kierunkowymi. Więc może takimi radioodbiornikami były słynne omfalosy, czyli owalne, jajowate kamienie, głazy.
Przykładowo taki omfalos był w greckich Delfach starożytnych, w trudno dostępnym ówcześnie terenie, na wysokości 700 metrów, na stoku góry Parnas. Gdzie była tak zwana wyrocznia, słynna pytia. Omfalos ma wysokość 1,23 metra i średnicę 92 metra i pierwotnie był na szczycie kolumny o wysokości 13 metrów. Jest marmurowy, z kalcytu, to rzymska kopia pierwotnego omfalosa z II wieku PNE. Może też zamiast krótkich w użyciu były fale ultrakrótkie i czyli fale zwane VHF, UHF to fale ultrakrótkie właściwe, 2, o większej częstotliwości. To są fale o częstotliwości 30 do 300 MHz, lepiej przechodzące przez jonosferę, na wysokości 50-60 km. Na przykład fala o częstotliwości 60 MHz miała być ćwiartkę długości fali równą około 1,25 metra.